Ewelina, bardzo dobry mecz w Łodzi. Przegrywamy 2-3, ale chyba wracamy do domu z podniesionym czołem. No tak, jak najbardziej. Wywozimy punkt z bardzo trudnego terenu. Grałyśmy z liderem i spodziewałyśmy się, że to nie będzie łatwe spotkanie. Fajnie, że było w dwóch setach. Obudziłyśmy się i ta nasza gra była lepsza, było dużo więcej pozytywnej energii i mam nadzieję, że zapamiętamy to, co było dobre z tego meczu i przeniesiemy to na kolejne spotkanie. Zdradź trochę, co się działo w przerwie tej 10-minutowej, po której wyszłyście zupełnie odmienione, zupełnie inaczej ta gra później funkcjonowała. No tak, to właśnie przerwy wyglądają, że czasami pomoże to odróżnienie, a czasami pójdzie w drugą stronę tej, która prowadzi. I myślę, że bardzo dobrze się zmobilizowałyśmy, powiedziałyśmy sobie, że już nie ma nic do stracenia, czyli takie w sumie nic nowego nie wymyśliłyśmy, ale chyba uwierzyłyśmy w to, że można. No i dodatkowo, tak jak mówię, chyba na drużynę z Budowlanych ta przerwa podziałała troszeczkę w drugą stronę, a my z kolei wykorzystałyśmy tą ich niemoc chwilową. Dzisiaj jako kapitan prowadziła się zespół do punktu z liderem. To chyba dobry omen. Tak, dobry omen, ale na pewno bardzo nam brakowało Stasi i czekamy wszyscy na nią tutaj. Mam nadzieję, że trzymała kciuki i nie osiwiała przed telewizorem, bo naprawdę cały czas mówiłyśmy też sobie, że zagrajmy dla Stasi, bo jej nie ma z nami, a bardzo jej nam brakuje, bo jest to bardzo pozytywna osoba, która wprowadza dużo energii, nasz prawdziwy kapitan. Punkt wywalczony z liderem, teraz Muszyna i może wreszcie ruszy, że tak powiem kolokwialnie. No tak, bardzo byśmy tego chciały i myślę, że tak będzie, bo tak jak mówię, to co dobre z tego spotkania będziemy miały w głowach i myślę, a wręcz jestem przekonana, że przełożymy to na spotkanie z Muszyną. Gabrysia, bardzo ładny, bardzo widowiskowy mecz i to z jednej i z drugiej strony. Zwycięstwo po tiebreaku to dla Was zdobycie dwóch punktów, czy może jednak strata tego jednego? Patrząc na końcowy wynik i na to, co działo się w tych ostatnich setach, no jest to zdobycie tych dwóch punktów, tak? Aczkolwiek nie ukrywamy, że jednak liczyłyśmy na to, że to będą trzy. Wyszło jak wyszło, no cieszę się, że kibice mogli nas troszeczkę dłużej pooglądać i mam nadzieję, że to widowisko się podobało, bo to też o to chodzi, tak? Czy czymś zaskoczył Was BKS tym dzisiejszym spotkaniem? Na pewno miałyśmy troszeczkę kłopotu w tych przegranych setach, szczególnie z przyjęciem. I to może troszkę tak się kładło na naszą całą grę, która wcześniej miałyśmy przyjęcie, praktycznie piłka szła jak po sznurku, wszystko było w punkt i to był duży komfort. Teraz troszeczkę nam się to nie udało, ale też oczywiście nie można zwalać się na to całej winy, bo i na siatce też było dość sporo błędów takich niepotrzebnych, kiedy wystawiałyśmy ręce i praktycznie prosząc się o bicie. Więc to tak kilka elementów się złożyło. Ale kiedy są kłopoty, to na kłopoty Gabriela Polańska, która w ostatnich kilku akcjach zdobyła kilka ważnych punktów. Nie, niekoniecznie. To jest chyba szczęście akurat danego dnia, więc to nie tak.